docenione. Przez wielu wędkarzy wędki Vertical Jigging w tym roku po raz pierwszy pojawiły się również w serii W4. Charakteryzują się dobrze znaną akcją szczytową, przechodzącą płynnie w dość mocny dolnik, który zapewnia pewne zacięcie zarówno w czasie łowienia wertykalnego, jak również klasycznego rzutu. Dość krótki dolnik nie ogranicza naszych ruchów w czasie prezentacji przynęt, jak również podczas holu. Szczególną uwagę należy zwrócić na opisy katalogowe. Modele Vertical Jigging T to wędki castingowe. Dodatkowe rozszerzenie QL świadczy o tym, że dany model posiada dzielony dolnik. Dzięki temu możemy wydłużyć jego długość, zyskując dzięki temu pewniejsze podparcie zarówno w czasie prezentacji przynęt, jak również holu. Klasyczny opis Vertical Jigging świadczy o tym, że mamy do czynienia z wędką stworzoną pod kołowrotek o stałej szpuli. W kategorii wędek castingowych wyróżniamy 3 rodzaje wędek. W każdym przypadku posiadają długość 185 cm, natomiast różnią się górnym ciężarem wyrzutowym. Adekwatnie 28, 40 i 52 gramy. W przypadku wędki, którą trzymam w ręku, istnieje tylko jeden model, 1,85 m do 28 gram. Wszystkie modele wędek możemy z dużym powodzeniem wykorzystać zarówno w czasie łowienia wertykalnego, jak również klasycznego rzutu. Doskonale sprawdzą się delikatniejsze modele również w czasie łowienia sandaczy na nieco lżejsze zestawy, bądź okoni na nieco większe przynęty gumowe, jak również twarde, ponieważ z dużym powodzeniem modele te również można wykorzystać w czasie łowienia woblerami twitchowymi. Jestem przekonany, że nowa seria wędek Vertical Jigging W4 spełni oczekiwania wielu wędkarzy łowiących głównie sandacze, jak również wiele innych gatunków ryb. We'll be right back.